czego mnie nauczyła współpraca z Dodą, profesjonalizmu, ponieważ przyznam się, już teraz już zaszło słońce, więc mogę o tym powiedzieć. Smolast, nietypowe miejsce, niecodzienna sceneria, co cię tu sprowadza? Dla mnie nietypowe, zwłaszcza, że też do tej szkoły w późniejszym okresie trochę rzadziej chodziłem, więc naprawdę nietypowe. Nie żartuję, chodziłem do liceum, do gimnazjum, bo jeszcze były niedawno, i do podstawówki. Pod koniec liceum trochę się już wykruszałem, ale wykształcenie średnie mam, także spokojnie. Ale powiedz mi, co cię przekonało do pojawienia się tutaj? No bo zakładam, że kiedy jest się nie w szkole, znaczy w szkole dzisiaj, nie w szkole kilkanaście lat temu. System. W szkole dzisiaj, mówimy o 2024 roku, co sprawiło, że jesteś tutaj? No bo wiesz, zakładam, że kiedy jest się Smolastem, dostaje się mnóstwo propozycji takich spotkań, no a jednak jesteś w tym miejscu. Wiesz co, czekałem na taką propozycję z okolic, w których rzeczywiście się wychowałem i które znam jak własną kieszeń. I takie są właśnie te okolice. Tutaj dwie ulice dalej moja babcia mieszkała całe życie i moja mama. Ulica Janikówka chyba. Kawałek dalej ja mieszkałem całe życie, tam dalej trochę bliżej Zacisza. No i na Brudnie spędziłem pół życia po prostu w gimnazjum i w liceum. Także Brudno, Targówek i Zacisze i jeszcze Marki może. To jest taki dla mnie klimat, który określił mnie jako młodą osobę i wykształtował mnie. A są to jeszcze takie rejony, do których ty powracasz w swojej muzyce, tej aktualnej? No bo zakładam, że gdybyśmy się cofnęli o kilkanaście lat i do twojego czasu, twojego debiutu, czyli dekady temu, no to pewnie to było takie miejsce, które gdzieś tam się pojawiało w twojej muzyce. A jak jest teraz? Wiesz co, ostatni raz wydałem kawałek na płycie mojej ostatniej, Almost Gold, był kawałek Syrenka, który nie był singlem. Ale właśnie tam opowiadam o bardzo dużym moim impakcie, jaki wywarł na mnie, jakie wywarło na mnie dorastanie po prawej stronie Wisły. Myślę, że jest o wiele inny niż wychowanie po lewej stronie Wisły, która była troszkę bardziej taka lepiej rozbudowana, zawsze było metro, my zazdrościliśmy, że tego metra nie ma, u nas było troszkę tak zawsze skromniej. Po lewej stronie był ten już Wilanów, Ursynów się rozwijał, ten tam Piaseczno jakby, a u nas było tak zawsze skromnie. U nas te metro dopiero parę lat temu wystartowało i aż się przejechałem specjalnie, naprawdę. Całą trasę zrobiłem, za zajawy po prostu. 3 lata temu chyba to było. No właśnie, no bo ty raczej jako osoba rozpoznawalna, no, za bardzo nie możesz korzystać z komunikacji miejskiej. Przejechałem się metrem po prostu, bo całe życie zazdrościliśmy lewej stronie miasta, że mają metro. A tutaj nagle, to znaczy wiadomo, że było jeszcze przy Wileńskim jedna stacja, ale chodzi mi, żeby mieć taką własną linię, zawsze marzyliśmy, że jeszcze zdążymy w tej szkole, tak samo jak z boiskiem było, że zawsze mieliśmy tak, że chcieliśmy mieć takie zajebiste boisko ze sztuczną trawą, a zawsze były te wertepy czy jakiś tam tartan i zawsze w momencie jak odchodziliśmy, to dopiero potem następne pokolenie miało ten coś, o czym marzyliśmy. A nie miałem tak samo u siebie w Częstochowie. Ale nie można mieć wszystkiego niestety. Prawda. Dziś miałeś, na szczęście wiele rzeczy się zmieniło, dziś miałeś okazję spotkać swojego wychowawcę. Gdybyśmy porozmawiali z twoimi nauczycielami, jak myślisz, że oni wspominają Norberta Smolińskiego? No właśnie dzisiaj chciałem go tutaj wywołać na scenę, chciałem powiedzieć, na scenę, to tak z przyzwyczajenia, wywołać tutaj na środek, żeby opowiedział trochę, jak z jego perspektywy wyglądała współpraca ze mną jako uczeń, wychowawca. Ale mój wychowawca i tutaj, który był licealny i wcześniej gimnazjalna pani, i chociaż nie gimnazjalny, nie lubiłem. Ale licealnego lubiłem bardzo, ponieważ zawsze było tak, kur, smoła, ogarnij się, skończ tą średnią szkołę. Zawsze było takie motywacyjne rozmowy, takie fajne, które mi dawały kopa. I jednak dochodziłem do tej szkoły rano, jak już miałem zamiar skręcić gdzieś tam w lewo w stronę Wagarów, tak? Więc twardy charakter mojego wychowawcy z liceum Czarnieckiego na ulicy Żurumińskiej, niedaleko stąd bardzo, oraz zaproszenie, no to spowodowało, że w ogóle skończyłem średniaka, tak? Więc tak. A ludzie w liceum wiedzieli już o twoim takim artystycznym zacięciu, czy raczej to ukrywałeś? Wiedzieli i... Wiesz co, bo ja w ogóle zmieniałem liceum, najpierw chodziłem do Kuronia przy Złotych Tarasach, bo coś mi odwaliło, całe życie chodziłem tutaj w okolicach, a nagle chciałem dojść do centrum, bo tam podobno, że fajnie, metro. No, jak w ogóle, jakbym mówił o jakimś w ogóle drugim kraju, że lewa strona Wisły to w ogóle mlekiem miodem słońca, ale tak trochę było, no, że tutaj była taka, ten Wileniak i taka trochę taka szarość, a tam było tak już no, centrum, Pałac Kultury, to już takie wycieczki trochę były stąd do centrum w pewnym momencie, jak już rodzice pozwalali wychodzić samemu.
No i tam chodziłem, to tam w tym liceum było po prostu spektrum ludzi, którzy byli zewsząd po prostu. Chyba paradoksalnie liceum w centrum, w którym nie było żadnego warszawiaka, stricte. Ja jestem warszawiakiem, jakby urodziłem się w Szpitalu Praskim przy ZOO, ale nie jestem zwierzęciem, chyba że kozą, gołtem w sensie. I co? Zgubiłem wątek, widzisz, tak się... Zaczęcie artystyczne. Czy ludzie wiedzieli już na tym? No właśnie, tam w tej szkole w Kuroniu był przekrój ludzi z różnych stron, nikt się nie znał. I to, że ja nawijałem, jakby było dla nich takie, że wielka gwiazda, raper. I się śmiali nauczyciele ze mnie, że... Zapomniałem o tym powiedzieć w ogóle dzisiaj na tym spotkaniu, szkoda. Że tam się śmiali z tej szkoły, nawet nauczyciele, że co ty osiągniesz i tak dalej. Ja sobie myślałem, a ty, babo, od geografii zobaczysz niedługo. Daj mi 5 lat, kurde, czy tam 10 i przyjadę się koło twojej chaty. I zamruczę ci pięknym silnikiem włoskiej firmy. Ale ty kiedyś opowiadałeś taką podobną sytuację, akurat może nie w kontekście nauczycieli, ale w kontekście rówieśników. U Kuby Wojewódzkiego, że dzieciaki cię wyśmiewały przez to, że twoi rodzice dojeżdżali do pracy komunikacją miejską na dzisiaj. Co to jest w tym dziwnego w ogóle? Ja tego nie kumałem, bo chodziłem do szkoły takiej skromnej, a i tak były takie beki trochę, wiesz, że nie mam auta, moi rodzice nie mają, przez co ja potem w domu się wyżywałem na rodzicach, że czemu nie mamy samochodu, kupmy samochód. Moja matka miała wtedy przez to była zdenerwowana, że ja jestem zdenerwowany i taka parabola się tworzyła dziwna. I się starzy się nakręcali nawzajem, co tu zrobić, żeby no, ale na szczęście mój ojciec dał mi do ręki gitarę, kupił mi fajne też korki do piłki nożnej. Więc chciał, żebym się rozwijał w tych nietuzinkowych jakby zajęciach. Może dzięki tej gitarze w dłoni teraz jestem tu, gdzie jestem, tak? Tak sobie to rozkminiam, więc co z tego, że tego samochodu nie mieli, skoro teraz nie muszą się o nic martwić oboje. Miałeś okazję na przykład skonfrontować się kiedyś chociaż z częścią tych ludzi? Tak, ale ja te tematy rozwiązuję jak Sigma prawdziwy, czyli po prostu ciszą. Okay. I wystarczy po prostu przejechać się autkiem koło takiej osoby i powiedzieć mu siema, Sigma, smile i tyle. A kto był dla ciebie takim mentorem w czasach szkolnych? Może nie mówię tutaj o podstawówce, ale już właśnie o takim przełomie gimnazjum, liceum. Kto ci powiedział jako pierwszy, idź w to? Mój ojciec. Mhm. Czyli zacząłeś od tej gitary. To mój ojciec mi pozwalał czasami nie iść do szkoły nawet. I jeśli mówiłem mu, że tworzę jakiś kawałek, bo ja w ogóle miałem zespół funkowy, grałem na gitarze. Dobrze grałem na gitarze w ogóle, bardzo, z 7 lat grałem. Jana Borysewicza z Lady Punk bardzo śledziłem, bluesa dużo. Także to nie są już takie przelewki, wiesz. Na koncertach nie gram na gitarze, ale gdybym wziął gitarę, mam gitarzystę, wolę się skupić na śpiewaniu i na fanach. Ale gdybym wziął drugą gitarę, byśmy zaczęli jamować, to w ogóle by się pojawiło jakieś męskie granie, dwa może, wiesz, o co chodzi. Także mój ojciec, no, wbrew temu, że zniknął w pewnym momencie, to jednak on to ziarenko muzyczne, artystyczne we mnie zaplenił. No i to są jego geny, tak? Więc jestem mu za to wdzięczny mimo wszystko. Wspomniałeś o koncertach, więc nie mogę nie zahaczyć o temat trasy koncertowej. Za tobą dwa. Tak, no jasne, że tak, no jasne, że tak. Teraz za tobą dwa koncerty w ramach nowej trasy koncertowej. No jak wrażenia po nich? Po tych, co były? Tak. Dwa jednej nocy były. Po drugim byłem tak wywalony z kapci, bo nie grałem bardzo dawno. I też ogólnie w tym roku ograniczam koncerty, już nie będzie 8 w weekend, tylko będzie 5, co też jest dla ludzi masakryczną liczbą, wiem, ale graliśmy naprawdę po 8 koncertów w weekend, typu 3 dziennie, 3 w czwartek, 2 w piątek, 3 w sobotę, 2 w niedzielę. Ja wracałem w poniedziałek do pustego domu, jeszcze jak byłem sam na przykład, powiedzmy, nie w związku żadnym. I tak, kurde, coś jest grane, czemu nikt nie krzyczy, żadnej muzyki nie ma. I dosłownie musiałem, nie wiem, do psychologa musiałem iść. Nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. 5 dni ludzie ci składają, wiesz, aplauz na scenie. Mhm. Wracasz w poniedziałek do domu i masz tylko PlayStation i psa. Albo nawet nie psa później już, bo już później musiałem oddać mamie psa. Oczywiście na przechowanie tylko. Bo byłem częściej w busie trasowym niż ze znajomymi albo sam w domu odpoczywając. I skończyło się to bardzo źle, że się przepracowałem. I teraz selekcjonujemy bardzo mocno nasze koncerty. Trasa jest trochę szczuplejsza, ale jest bardziej jakościowa, mi się wydaje. Mhm.
Na wszystkie tak najważniejsze informacje znajdziemy na twoim Instagramie. Ja dzisiaj przeglądałem tych dat i tak jest sporo. Wspomniałeś dzisiaj o Johnie Lennonie, a konkretnie o śmierci i o tym, że został zabity przez swojego fana. Czy ty znalazłeś się kiedyś w jakiejś takiej sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, jeśli chodzi o psychofanów? To nawet żeście wrzucali na SK i mówiliście o tym w radiu chyba, że się podpaliłem. Po prostu gościu od ogni tak wycelował ogień, że na nas po prostu jakby mógł sterować tym ogniem na boki, tak jak zazwyczaj przy dropach na kawałkach się robi, że jest refren i trz. A my byliśmy tutaj i on tak ustawił te dwa jakby blastery z ogniem i podpalił po prostu mi koszulę, plecy i włosy. Na szczęście był tam Kacper Błoński, był Sequento, w ogóle jakaś dziwna mikstura ludzi z różnych jakby środowisk i było jeszcze, Alan chyba jeszcze był, Alanik pół i we trzech mnie szybko płachtami tam i koszulkami ugasili, za co im już podziękowałem. I to był chyba jedyny taki zamach, ale to myślę, że nie zrobił tego pirotechnik celowo, tylko to był jakiś tam wypadek, przypadkowe kliknięcie na koncercie. Ale takiej sytuacji jak Lennon nie miałem, ale do niego zmierzałem dlatego, bo on właśnie był zawsze do fanów otwarty, że on wychodził w tłum, reszta Beatlesów tam raczej się chowała, bo ja czytałem też biografię dużo Paula McCartneya, Johna Lennona, też no wszystkich z Beatlesów, oni, każdy ze swojej perspektywy coś tam napisał. Nawet basista i perkusista. No i on, Lennon zawsze był taki, że właśnie security trochę pozwalał ochronie trochę, że nie, spokojnie, ja do nich wyjdę. No i pewnego dnia pozwolił za bardzo wyjść do ludzi i fan, który go kochał, zabił go dlatego, bo nie mógł żyć z tym, że nie, jakby że tak go kochał, że zabił go z miłości. Tak mówił potem jeszcze, będąc już na odsiadce, mówił taki argument, że psychofaństwo zamieniło się w taką obsesję, że on nie mógł tego znieść, że taki piękny człowiek żyje. I zmierzałem po prostu do tego, że ja też jestem otwarty bardzo do fanów. I trochę pół żartem, pół serio, tak no wręcz czasem się wykładam po prostu, więc chyba muszę troszkę jakby ograniczyć to może, ale dalej mam zamiar ten kontakt z fanami mieć. Tylko troszkę może mniej wlewać się w tą całą jakby masę osób, bo nigdy nie wiadomo, gdzie jest ktoś, kto może być. Tak, no i najciemniej pod latarium też może być na przykład, może być to na przykład jakaś fanka, która jest zawiedziona, bo jej nie odpisałem na Instagramie, wiesz, nie wiadomo nigdy, no powalone czasy są teraz. Trzeba zwiększyć bezpieczeństwo, moim zdaniem. To prawda. Dzisiaj odebrałeś statuetkę za piosenkę Nim zajdzie słońce z Dodą i mam dwa pytania w kontekście tego duetu. Czy spodziewałeś się już na samym początku, że ta piosenka będzie tak wielkim hitem? A drugie, czego nauczyła cię współpraca z Dodą? Bo to jednak, wiesz, takie dwa różne pokolenia artystów. Sam powiedziałeś kiedyś, że oglądałeś jeszcze Dodę za czasów Virgin. Baru, no tak. Program Bar i zespół Virgin. Piosenka od razu wiedziałem, że podbije internet, tylko pytanie miałem takie w głowie, czy zatrzyma się na przykład na 2 milionach, 3, że ciekawostka i koniec, bo takie często z piosenkami, na przykład jakieś ciekawe połączenia, że wejdą raz, tak jak ja na przykład czasami, nie wiem, widzę jakieś połączenie artysta X, Y i ciekawe bardzo. Wchodzę w to, ale piosenka mi nie siada, już drugi raz nie wejdę. I pytanie było tylko, czy ludzie wejdą w to drugi, trzeci i 20 i milionowy raz. No i weszli łącznie, licząc YouTube'a, Spotify'a, Tidala, 150 milionów razy już. Czyli teoretycznie już jest diamentowa płyta, ale jeszcze nieoficjalnie tutaj zdradziłem trochę. No ale to wystarczy sobie policzyć te wyświetlenia. Tak. Powiem ci, że Doda też mi ostatnio to powiedziała, także... Czego mnie nauczyła współpraca z Dodą? Profesjonalizmu, ponieważ przyznam się, już teraz już zaszło słońce, więc mogę o tym powiedzieć. Pierwszy plan zdjęciowy mieliśmy z Dodą mieć pewnego dnia. Ja po prostu zawaliłem się w akcji, a Doda od rana już siłownia, 7 rano, wypiękniła się z kamperem całym swoich ludzi. Nagle dostaje Doda telefon, że Smolast nie jest w stanie przyjechać na plan klipu. I ona zrobiła aferę. I musieliśmy zrobić klip tydzień później, chyba czy 2 tygodnie później. Wręcz ją przepraszałem, pamiętam, kwiaty je kupiłem. I nauczyła mnie profesjonalizmu, że nie można na tym poziomie takich rzeczy odwalać, jak nieprzyjechanie na plan zdjęciowy. A byłem zawalony koncertami po prostu i nie udało mi się tego tak zmieścić psychicznie. Zaspałem chyba w ogóle czy coś, nie pamiętam już nawet. Więc ona mnie nauczyła profesjonalizmu. Zobaczyłem, jak ona działa z ludźmi, którzy są wokół niej.
nauczyła mnie trochę despotyzmu też, ale takiego zdrowego despotyzmu wobec swoich współpracowników. Nauczyła mnie trochę asertywności, nauczyła mnie mądrości, doświadczenia swojego, dużo cennych rad z tego obrębu. Jak będziecie to sklejać, to zacznijcie od tego, od tych pozytywów. Nauczyła mnie tego, żeby dopinać wszystko na ostatni guzik samemu, bo jak zostawić coś komuś, to zawsze będzie nie tak, jak trzeba, tylko należy pilnować wszystkiego od A do Z. Ona tak pracuje od 20 lat ponad. Widzieliśmy też w tym jej reality show, nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć. Oglądałem oczywiście, ale też chodzi mi, ja widziałem to na żywo, jakby ona była teoretycznie gościem na moim klipie, w duecie, na moją płytę, a jakby równorzędnie ze mną 50-50 po prostu każde ujęcie patrzyła, pomagała nam, my pomagaliśmy tym, co kręcili teledysk, Zającowi, pozdrawiam jego ekipie, Piotr Zajączkowski kręcił, ujęcia ustawiać, tutaj może trochę inaczej beczkę postawić z ogniem, tutaj może coś, tutaj może bardziej się objąć, może tutaj więcej emocji, bardzo profesjonalna kobieta. I też umie oddzielić życie zawodowe od prywatnego, co jest dla mnie fajne. No cały czas jej słodzę tak, co może coś złego powiem. Czasami jest dla mnie zbyt wulkaniczna. Niby jej trasa nazywa się Aquaria, natomiast ona jest bardzo wybuchowa wbrew pozorom. A u mnie jest odwrotnie, ja mam wizerunek taki ostry, jeśli chodzi o tatuaże i tak dalej, a jestem bardzo osobą taką spokojną, jeśli nic nie odwalam oczywiście, więc... Było połączenie woda i ogień po prostu. Ja ją musiałem ciągle uspokajać. Jak pamiętam, wyszedł nasz numer i ludzie w Australii, mając 12 godzin w tył, już go mieli na Spotify'u, tak. I wyciekł kawałek, to Doda myślała, że to jest nasza sprawka w ogóle, że specjalnie puściliśmy wcześniej, a ja tłumaczę, jest coś takiego jak VPN, że ludzie sobie wchodzą, że na przykład są w Australii, albo w Chinach, czy gdziekolwiek, Nowa Zelandia, i mogą cofnąć czas w taki sposób, że na przykład u nich doba już się zaczęła nowa, czyli ten numer u nich jest. I ten numer był na tyle miał hype, że ludzie z Australii, Polacy i z Nowej Zelandii udostępnili go na polski rynek na jakichś lewych stronach. No i była też mikroafera właśnie przez to i nas oskarżyła, więc taki minus jej myślę jest, bo plusów już podałem 25, że minus jej jest taki, że jest bardzo elektryzująca taka i też nerwowa. Impulsywna jest i czasami może nie mieć racji po prostu, na przykład w tej sytuacji nie miała racji, bo my nie mieliśmy z tym nic wspólnego, ale potem się zaczęła premiera kawałka i... Pierwszą godzinę zrobił chyba 200 tysięcy na YouTubie, co jest w ogóle jakimś kosmosem i już jej nie przeszkadzały te wycieki. Ale w ogóle wydaje mi się, że taką siłą Dody jest to, że Doda suma summarum potrafi w końcu przeprosić, nie? Więc jest tak, że czasami nawet jak jest... Nie chodzi o przeprosiny, bo my już w dzień premiery tam żeśmy się śmiali z tego w radiu właśnie, że ona tak się spięła. Czemu to wypuściliście wcześniej? Ja mówię, nie, to jest taka jest specjalna aplikacja, że można ściemnić, że się jest w Australii. Ta, no jasne, kangury tam jeszcze słuchają pewnie. Wiesz, że kangury przypłynęły pewnie do Polski, no i takie mieliśmy schizy tam różne, ale finalnie ja musiałem być tym takim spokojnym ogarniaczem, opanywaczem, że spokojnie Dorota, znaczy Doda, bo ona Dorota nie lubi, spokojnie Doda, uspokój się, naprawdę wszystko jest dobrze, idzie dobrze, a ona była zawsze tą, która, czemu tu nie ma tancerek jeszcze, a ja byłem, zaraz będą, spokojnie, więc no. Tu, w ogólnym świecie ja jestem taki właśnie chaotyczny, ale ją poznając, poczułem się najbardziej ułożoną osobą, po prostu Buddą się poczułem przy niej. No. No to jeszcze mam w takim razie o Dodzie już porozmawialiśmy. Teraz wypuściłeś kawałek z Roxy Węgiel, Nie mów, że kochasz. Mieliście okazję wystąpić w końcu live podczas Sekretu Roxy w Warszawie. Jak tak, z kolei układała się ta współpraca? Układała. Roxy mimo wieku, widać, że branża ją bardzo mocno już zmieniła, ale w takim znaczeniu pozytywnym, że mimo tego, że jest 0,5 rocznik, czyli ma 19 lat, to jest już bardzo poukładaną artystką i mimo tego, że już jest znana od 5 lat chyba, albo 6, to przed nią jest wielka kariera, jeśli mądrze będzie kierować swoimi ruchami, ponieważ jeśli ona w wieku 19 lat już ma za sobą takie wielkie osiągnięcia, jak wygrana młodzieżowej Eurowizji oraz programu Voice Kids, tak? Kilka hitów na koncie, jakby współpracy z topowymi artystami. Chodzi mi też, z Marylą chyba wydawał ostatnio, tak? Z Beatą Kozidrak. Beatą Kozidrak, przepraszam.
Świat stoi przed nią otworem, tylko teraz pytanie jest takie, co ona zamierza zrobić dalej i tylko wszystko zależy od niej. No, ja bym chciał mieć 19 lat i mieć już 5 lat za sobą kariery i mieć taki wokal i ja jak miałem 19 lat, to jeszcze bity klepałem dla raperów i za 300 zł, wiesz, chciałbym się zamienić rolami i naprawdę ma wielki potencjał. Przetrwała tą falę taką młodzieżową, tą co miał też Justin Bieber, że ten hejt taki pierwszy, to część odpada wtedy zawsze. Ja nie odpadłem na przykład, też miałem taki moment, że byłem bardzo hejtowany, że kolorowy chłopczyk tutaj w tatuażach. Trochę przy fake love. Tak, że tutaj różowy chłopczyk w tatuażach, co to ma być, że patus niby, a tutaj ten, włoski pomalowane, ale po prostu wypikacie to, miałem wyjebane na to. No i ona też to przetrwała, więc to jest najważniejsze, przetrwać ten okres, kiedy jest fala hejtu. Mhm. A potem to już jest luz i można lecieć potem 5, 10, 15, 20 lat albo 40 jak Lady Punk. A no właśnie widzisz siebie jako takiego artystę, który świętuje na przykład 40-lecie na scenie? Myślę, że tak. Marzę o tym, o ile mi zdrowie pozwoli. Nie wiem, czy przez to, że teraz jakby życie jest szybsze, jest więcej stresu, to może trochę krócej wszystko potrwać. I jest też większe natężenie na muzykę, bo mam wrażenie. Kiedyś było tak, że jak ktoś na przykład, nie wiem, Perfect wydawał album, to cała Polska o tym mówiła przez rok, nie? Albo jak Lady Punk wydawali, nie wiem, nie, to ojciec mi opowiadał, że jak wydawali jedynkę, czy dwójkę, czy bo tak się nazywały płyty ich, te pierwsze, no to że jakby no, pół roku się mówiło o jednej płycie. Recenzenci wszyscy tam, ten jeszcze, kto, jak on się nazywał, Figurski był jakim młodym recenzentem muzycznym, czy tam, no wiele osób. Robert Leszczyński, świętej pamięci. No i było tak, że wychodzi jakaś płyta jakiegoś kozaka, czy Wilki właśnie, Gawliński Robert, pozdrawiam serdecznie, Mordka świetna. Jezus, uwielbiam człowieka prywatnie, najlepszy w Polsce. No, wiesz, aż mi się, sorry, ale po prostu no, z nim znamy się prywatnie i to jest taka morda, że niesamowite to jest, gościu jest tyle lat na scenie, zachowuje się po prostu jak ziomek do mnie, wiesz, i jego żona Monika, zajebiści ludzie, akurat synowie w zespole grają, temat się w ogóle zmienił teraz na Wilki, no ale dali mi możliwość zrobienia kawałka PM za lepszy czas, dali mi sample, tak, plus mam jeszcze kawałek z Robertem Gawlińskim z poprzedniej płyty. Straciłem wątek, bo kocham tego człowieka po prostu, sorry. No powiedział mi, że chciałbyś spędzić 40 lat na scenie. I tego ci w takim razie życzę, chciałbym, żebyś był. Ale patrząc na aktualną, muszę być bardzo czujny, bo teraz jest bardzo dużo młodziaków, którzy chcą zająć moje miejsce, a ja się tak łatwo nie dam. Marcio, od 10 lat ci się udaje, cały czas idziesz do przodu, tego ci życzę. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, no i widzimy się pewnie już w studiu Radia SK następnym razem. Pewnie, myślę, że się widzimy nawet całkiem niedługo. Dobra, no to czekamy w takim razie na nowości. Dzięki wielkie. Dzień dobry.